Wichry dziwaczności najazd. O nie. Jeszcze raz. Bo widzę, że jest mroczny Rayman, to będzie ciężko. Pięć czaszek, wiadomo. No, co to było, kurde? No nie, ale spieprzyłem. Ale to spieprzyłem. Udało się, 3. Ej. No proszę. 5 czaszek jednak mnie nie przerosło. Rej i magiczna faczula na jest. O cholera. Nie wierzę! Ale to był nie fart. Ale mam znowu 3. Mroczne stwory powstają. Najazd. Aha. Co? Jeszcze raz, bo nie ogarnąłem. Kurde. Dotarłem tutaj. No nie! No niestety. Otoczony i niebezpieczny najazd. Zobaczymy. Ale... Ej no! Fair play ma być gra. No! Ej. Dobra. No, złaś na dół. O, już zrąbałem. No i z takim tempem to dziękuję. No nie! No i dupa. No nie, zamotałem się. Ale słabo poszło. Prawie tylko dwa małe, jeden... wiecie, że próg 50 sekund czasowych. Weźmy sobie teraz tego Lomrox, czy jakoś tam. Zobaczmy. Podniebna sonata. I o co tu chodzi? Znowu mam jakąś wodę. Ojejku. Bo beleczki. Trudno. Czy tam bańki w sumie? A tu coś nie ma na górze? Tak mi się... Chyba nie ma. Gdzie jestem? Chyba gdzieś na górze. O, mam na to wskoczyć. Jestem po prostu za szybki. Aha! Czyli to jest taka bardzo wolna, przyjazna przejażdżka na wężu. O, ale... No nie, kontroler! Mi padła bateria! Dobra, tutaj wlazłem w takie coś, przejechałem się na tym wężu.
Dobra, jeszcze raz, nieważny. Nie, no nie! Czyli rozumiem, że ciągle mam za tym gonić wężem. No dobra, no. Ej. Dobra, jest jakaś skrytka. I co ja muszę tutaj zrobić? Aha, wszystkich tutaj zlikwidować, ale korzystając za pomocą tych tasiemców. Rozumiem. Patrzcie, jak się łbem przylepił, kurde. O. Super. Dobra, chyba wszyscy wiecie. Ja wiem, jak to zrobić. Muszę czekać. No masz silos. Bum. Lecę dalej. Co było? Nie rozumiem. Tutaj będzie ten wąż? No jakże nie. No, ale mi zrobił. Wąż mi ucieknie. Wracaj, gdzie? To jest to typowe czekanie na autobus, co nie? Czy na coś tam? Ej, ale ze mnie jest nimota. Oj! Aha, nie zauważyłem. Dziękuję. Aha, mogę sobie dobrowolnie łapać. I mi one... Mam jakoś nad tym kontrolę. Super. A... Jak... Coś tam jeszcze jest pewnie. Chociaż... mam wrażenie, że coraz szybciej ten wąż leci, co nie? Cholera. No, no what the fuck? Trochę skomplikowane to było. Ale jak, co ja w ogóle zrobiłem? Dobra, lecimy dalej. No nie wierzę! No i mamy koniec. Tutaj przynajmniej wiadomo, że koniec jest. Poziom... A nie. Przecież... Rayman Legends też wiadomo, no... Jestem po prostu jakiś nienormalny. A jeszcze tu jest. Szybki knockout i pomałaka. Piękne, równe 360 małaków. No i stworzenie będzie, już to widzę. Dziękuję bardzo. Nie strzelaj tyle, no co ty robisz? Więc postanowię się ograniczyć strzelanie do minimum.
Aha, mogę to kontrolować. Super. Jeszcze raz przepraszam za głupotę. I ta muzyka. Postanowiłem jednak nie ograniczać aż tak strzelania do minimum i rozpocząć poziom od nowa. Ejże. To było w sumie mądre. Dobrze, gdzie ten małak był? Tu jest. Kurde, czy to jest wcześniejszy pomysł na stwory ciemności z Olympius Maximus? Olympus Maximus, kurde mać. No ciężko się w tym połapać, powiem. A to lata tak. Kurde. I co teraz? To jakaś mucha w ogóle, o co tu chodzi? Tylko jakiś Olimp słyszę w tle co chwilę. No szkur. No jak nic, Olimp. I tutaj w tle też coś takiego widzimy. Co jest? To jest jakaś ludowa kraina, a nie Olimp. Ktoś mi wytłumaczy, co się dzieje? Pustynia i nagle tu, o. Jakieś dziwne lodowe coś. A, że lodowa pustynia. No dobra, w tym sensie. Co tu się odpiernicza? Jakie to jest wszystko chaotyczne. Spadaj. Wow. A tak spomacham. Lesztamy. O, i tutaj nie mamy utrudnień, z tego co widzę. Mamy trzeciego małaka. Ja wiem, strasznie mało lumów zdobyłem. Ale co z tego, to nieważne. Może wypadałoby obejrzeć wszystkie światy, jak już tak do Rayman Origins chcę grać. No to tak. Tu jest to, tu jest to. Morze Szczęśliwości. I tutaj nie wiadomo, widzę, że jest troszeczkę inspiracji dla Rayman Legends, bo oczywiście 20 tysięcy mil podlubskiej żeglugi, no i Fiesta de los Muertos, ten meksykański świat, który się opiera na jedzeniu, tak? I tutaj też kraina smakoszy, więc coś podobnego, co nie? A te tutaj dwa pierwsze to coś innego. Dzwonią dzwonki sań, ok? Świątecznie się zapowiada. No istotnie, bo mamy... Czy pan zwariował?
Przecież to nie jest na czas czy coś. Ja się pozbieram to. Jakie to wszystko szybkie, ty no. Ja ślizgam się na lodzie. Ja tu wszystko mogę na razie robić, co chcę z tego co... O, jakiś pierwszy przeciwnik. Co to, szczur? O, i kontroler mi padł, super. Co tu się wyrabia? Albo barszcz czerwony, albo truskawkowy sok. Mam różne interpretacje. Okej. No co? A, ja na bańce muszę być. Dobra, rozumiem. Kraina lodu, jakiś sequel, tak? Tylko, że bardziej słodki, w tym sensie, że uroczy, tak. Super.